sytuacja z oświatą polską na Białorusi niestety jest na dzień dzisiejszy bardzo trudna. Zlikwidowane zostały dwie polskie szkoły. Od tego roku nie będzie tam wykładany język polski nawet w formie fakultatywu. Zostało tylko nauczanie społeczne. Działają ośrodki nauczania społeczne na terytorium całego kraju, gdzie dzieci mogą uczyć się poza szkołą języka polskiego i to na dzień dzisiejszy jest jedyna możliwość uczenia języka. Edukacja generalnie jest oczywiście, że podstawą działalności każdej organizacji polskiej, w tym i naszej. I no, niestety w tym kierunku nie mieliśmy nigdy łatwo, zawsze były problemy, ponieważ no, na Białorusi realia są takie, jakie są. Ale no, Związek Polaków działa i próbuje w każdy możliwy sposób dawać ludziom możliwość uczenia języka ojczystego i mam nadzieję, że da się nam zachować nasze ośrodki.